Miały wszystkie kamienie. Nie wiedziały, gdzie świat się kończy. Nieważne, jak gdzie zaczyna. Co tu się dzieje? Chyba jest jakiś problem. Rozmawiamy o ważnej sprawie, cudzoziemko. Jul, proszę. Później. I właśnie dlatego często wolę rośliny od ludzi. Rośliny mniej wymagają. Chcę przeprosić za Jul. Mój lud był bardziej przyjazny, lecz głód może pozbawić dobroci. Widzę, że wielu rzeczy tutaj brakuje. Mogę wam jakoś pomóc? Jak mówi Jul, szukamy jedzenia. Wysłaliśmy nawet myśliwych do Starodrzewu, lasu na północy. A nigdy nie polowaliśmy na zwierzęta. Nie musieliśmy. Ale był nieurodzaj. Nie mieliśmy wyboru. Ale coś poszło nie tak. Maszyna wycięła naszą ostatnią wyprawę łowiecką. Chyżoszbon. Ale jeśli wierzyć ocalałemu, groźniejszy niż wszystkie, które znamy. Dopóki jest w pobliżu, nie mogę ryzykować życia myśliwych, lecz bez mięsa moi ludzie nie przeżyją. Widziałam cię tam, kiedy rozmawiałam z Hurem. Tak. Szkoda, że nie mogłam wam pomóc, a już zwłaszcza Zo. Utaru lubią myśleć, że są ponad polityką, ale to nieprawda. Nie zawsze zgadzam się z Fanem, ale niestety muszę z nim często współpracować. Więc nie chcesz go drażnić? Przynajmniej nie publicznie, nie. Jednak po tym, jak zdemaskowałaś Kel, chyba dostrzeżę, że siła jego głosu zmalała. A twoja może wzrośnie? Zobaczymy. Jak długo plemię wytrzyma bez dodatkowej żywności? Boginie zsyłają coraz więcej plagi. Miesiąc? Może dwa? Najgorsze, że wielu pogodziło się ze swym losem. Jak Fein, według niego mamy czekać. Słyszałaś? Śmierć jest częścią wielkiego cyklu. Ale wolałabyś działać? Tak, chciałam wysłać myśliwych do Starodrzewu. Fein się nie zgadzał. Na pewno wykorzysta to, co się stało z myśliwymi, jako kolejny argument. Czas działać. Co wiesz o maszynie, która zaatakowała twoich myśliwych? Zaatakowała na skraju Starodrzewu. Jeden z myśliwych Wen przeżył i wrócił do Pieśni Ziemi. Jeśli chcesz go wypytać, jest u uzdrowicielek. Czterech pozostałych nie miało tyle szczęścia. To musi być potężna bestia. Zniszczysz ją? Radziłam już sobie z takimi. Dobrze, bo na razie nie możemy swobodnie polować. Aha, jeszcze jedno. Każdy Utaru nosi sakiewkę z nasionami. Kiedy zginie, zasadzamy je w ziemi. W ten sposób honorujemy ukochanych i czcimy ich miejsce w cyklu. Rodziny myśliwych byłyby wdzięczne, gdybyś je odzyskała. Zrobię, co się da. Dziękuję ci. Tylko uważaj w lesie. Zanim ruszę do Starodrzewu, powinnam pogadać z ocalałym. Może powie mi coś o tym chyżoszponie. Mam na sprzedaż pancerz i ubrania. Tam jest ocalały, który przeżył polowanie. Wen, jestem tu w sprawie maszyny ze Starodrzewu. Chcesz wytropić tę zmorę? Przynajmniej spróbuję. A mogłabym ci zadać kilka pytań? Tak. Postaram się pomóc. Opowiedz mi, co się wydarzyło? Było nas pięcioro. Polowaliśmy na dziki, aby nakarmić szczep. Dokładnie tak, jak już kilka razy wcześniej. Napotkaliśmy parę maszyn, jak zwykle w drodze do Starodrzewu. I jak zwykle załatwiliśmy je. Ale tym razem, po walce, usłyszeliśmy ryk. Hej, już dobrze. Dostrzegłem błysk w drzewach. Mignęły szpony i ogon. Maszyna rozdarła Kola, Ri i Zana. Ruszyła prosto na mnie. Dostałem w ramię. Krew trysnęła. Potem ktoś trafił ją w kark strzałą. Mój przyjaciel Lao zaatakował.
wrzeszczał i skakał, odwróciła się. Lao pobiegł między drzewa. Ruszyła za nim. Usłyszałem jeszcze, jak krzyczy, żebym uciekał. Więc uciekłem. Byłem w pół drogi do pieśni ziemi, gdy się opamiętałem. Zostawiłem go na śmierć. Możesz mi powiedzieć o niej coś konkretniejszego? Wyglądała jak chyżoszpon, ale silniejsza. Dużo silniejsza. Czy to wszystko? Miała ciemniejszy pancerz, który jarzył się na fioletowo. Dzięki. Chyba wiem, co to takiego. Pora się zbierać. Nie chcesz z tym walczyć. Uwierz mi. Wiem, co robię. Skoro tak, rozerwij ją na strzępy. Zabiła Lao, mojego drucha. Ktoś musi poważnie pogadać. Słyszałem, że weszł. To pewnie starodrzew. Według Shell tu zaatakowano myśliwych. Czas poszukać sakiewek z nasionami. Koniec. Nowy budynek. Martwa Utaru na polanie. Pewnie jedna z myśliwych. Muszę zająć się tymi maszynami, zanim zbiorę sakiewki. Dobra. Teraz mogę zabrać sakiewkę z nasionami. Pewnie mi się później przyda. Sakiewkę. Tylko gdzie są pozostali myśliwi? I chyżoszpon, który ich zaatakował. Lepiej poszukam śladów fokusem. Mam. Ślady chyżoszpona. Zdaje się, że pogonił za resztą myśliwych głębiej w las. Dobra, mam sakiewkę z nasionami. Powinnam iść dalej tropem chrzoszpoma. Trzeci łowca. Powinnam zabrać sakiewkę. Chrzoszpon zabił go na miejscu. Przynajmniej zwrócę jego sakiewkę z nasionami. Muszę powstrzymać tę maszynę. Przeskanuję okolice.
Dobra, trzech myśliwych. Brakuje jednego. Krzyżoszpan pewnie za nim pobiegł. Tu jest jakaś substancja. Lekka, jak żywica. Ale raczej nie z chyżuszpana. Może to jakaś broń? Chyżuszpan poszedł w górę zbocza. Leo nieźle go przegonił. Zbocze jest poorane szponami. Maszyna musiała się wspinać. Znów ta substancja. Szpon maszyny musiał tutaj utknąć. To ją spowolniło. A myśliwy biegł dalej. Tu kończą się ślady chyżoszpona. Nigdzie nie ma ostatniego myśliwego. Założę się, że wiem, czemu te maszyny siedzą przed szczeliną. Najpierw muszę się ich pozbyć. Maszyna jest podatna na mróz.
zainteresowany się tą szczeliną. Lepiej ją sprawdzę. Lao okazał się całkiem zaradny. Odeszły? Nie liczyłem na ratunek. Dzięki, cudzoziemko. Szukam Chyżoszpona. Dokąd poszedł? Polujesz na niego? Walczyłam z większymi. Kim ty jesteś? Zostań, a ja z kolei spróbuję znaleźć trop. Dam znać, kiedy będzie... Dalej sobie poradzę. Spowolnić. Zostań tu. Tylko nie strzelaj pierwszy. Uważaj na jej szponę. Powstałaby mordować łowców. Lao, prawda? Wen bał się, że nie przeżyłeś. Czyli wrócił. Martwiłem się o niego. Uratowałeś go, odwracając uwagę Chyżoszpona. A on uratował mnie, przysyłając ciebie. Jesteśmy kwita. Nie mogę się doczekać jego miny, gdy się dowie, że żyje. Wracaj zatem. I dzięki za wsparcie. Pomogło, że ją spowolniłeś. Proszę, weź to. W razie czego zrobię nowy, ale mam nadzieję, że nie będę musiał przez jakiś czas.
Kolejny myśliwy wróci do domu. Teraz muszę tylko odnieść te sakiewki Shell. Jeżeli następne łowy mają być lepsze... Jest i Shell. Muszę dać jej sakiewki. Aloy, dzięki tobie Leo powrócił do nas. Czy mogę wysłać następnych myśliwych? Nigdy nie będzie tu całkiem bezpiecznie. Ale chyżoż pan nie żyje. Proszę. Oto sakiewki. Zadbam o to, by oddano je rodzinom zmarłych, dla upamiętnienia. Leo i Ven będą chcieli ci podziękować. Znajdziesz ich w Gaju. Niech ziemia darzy cię łaską. To był zaszczyt, Aloy. Co zaszło w świętej jaskini? Siostra! Co u ciebie? Mam na sprzedaż pancerz i ubrania.